Halo, siemanderko, Polish Gandzia Farmer, dzisiaj w całkiem innej odsłonie. Pozwolę sobie zacząć tutaj na kanale taką małą serię, na przykład nazwijmy ją warzywniak farmera. Tak jak wiecie, oprócz uprawy marihuany interesuję się uprawą warzyw, mam tam swoją działkę i tak dalej. I będę chciał tutaj na ten kanał, nie będę zakładał osobnego kanału, będę chciał tutaj włożyć od czasu do czasu jakąś tutaj serię z tego, jak mi to wszystko rośnie, jak kiełkuje, jak zaczynam. Plus jakieś filmiki z działki, także kto chce, niech ogląda, kto nie chce, niech nie hejtuje, po prostu dajcie oglądać innym, żebym tutaj zaraz nie czytał komentarzy, że ja tutaj jestem na tym kanale tylko dla zioła i tak dalej. Pamiętajcie, samym ziołem człowiek nie żyje. Pozwolę sobie zacząć ten sezon 2022 od kiełkowania papryczki. Jest koniec marca, wiem, że to powinienem już dawno temu zrobić, ale jakoś to wszystko mi się opóźniało. Też dużo mam bardzo na głowie, bo tak wiecie, tutaj roślinek od cholery, jakieś problemy z tymi roślinkami, ale teraz powolutku zacznę działać ze wszystkim. Dzisiaj będę zaczynał kiełkować papryczki. Dwa rodzaje. Słodkie papryki, jedna tu jest jakiś Carnival Blend, druga jest California Wonder. Jeśli chodzi o papryczki, będą one kiełkowane pierwszy raz. Nigdy chyba nawet nie uprawiałem papryczek, nie liczę tych, co mam teraz w namiocie, hot peppers, ale na samych działkach przez te wszystkie lata, chyba 3 lata mam działkę, uprawiałem same pomidory, słoneczniki i ogórki. Także papryczka to będzie pierwszy raz. Mam tutaj tackę do kiełkowania, w której znajduje się 40 otworów, którą zasypałem ziemią do kiełkowania Seed Starting Mix. Jest to bardzo delikatna ziemia, ona tutaj ma NPK 0,06, 0,03. Na tym etapie nie potrzebujemy nic mocniejszego, żeby nam roślin nie spaliło. Dopiero później, jak będziemy przesadzać, ja to wszystko będę jeszcze raz przesadzał do większych kubeczków, wtedy już użyję innej ziemi, prawdopodobnie z jakimś nawozem. Mam tutaj przygotowane 40 zasypanych kubeczków, porobione dziurki na głębokość kłoderka, czyli to jest około 6 mm, wszędzie ładnie tutaj. Zrobimy małe zbliżenie. Żałuję, że wcześniej tego nie zacząłem, tak to wszystko jest opóźnione, bo papryczka bardzo długo kiełkuje i mogą być problemy. I teraz zróbmy tak, zrobimy pół na pół. Tutaj jest, tak jak mówiłem, 40 otworów, będzie 40 roślinek, plus minus, powiedzmy, jakby wszystkie wykiełkowały, ale ja będę potrzebował, tak szczerze Wam powiem, tylko kilka. W tamtym roku bardzo dużo nawaliłem pomidorów, wszystko mi się to zmarnowało. W tym roku postawię bardziej ja na jakość, nie na ilość. Będę miał kilka papryczek, kilka po dwa rodzaje jakichś tam pomidorków, które jutro zobaczycie, reszta ogórki, a całą resztę wypełni na mojej działce, jak zawsze, słonecznik. Słonecznik będę kiełkował kiedy? Gdzieś w połowie kwietnia, myślę. W tamtym roku, jak kiełkowałem pomidory i ogórki, na początku kwietnia wrzuciłem je do wody, kiełkowałem na wacikach. Teraz tą metodę będę uprawiał pierwszy raz, taką metodę w takich małych pojemniczkach, dlatego że wcześniej, tak jak mówię, było na papierkach. I one jak się ukorzeniły, puściły kiełek, ja to wszystko wrzucałem do kubeczków Solo Cup 500 ml i powiem Wam, że miałem bardzo duży problem manewrować z tymi kubeczkami, przenosić je z jednego miejsca na miejsce, bo wszystko trzymałem w mieszkaniu. A tym sposobem bardzo mało miejsca zajmuję, później to wszystko zaraz wsadzę pestki, nasionka podleję, zakrywam kopułą, wsadzam na matę podgrzewającą i niech sobie to wszystko rośnie. Jutro, nie wiem czy już mówiłem, ale jutro będę kiełkował, zaczynał proces pomidorków oraz ogóreczków, dlatego że muszę czekać na więcej tych tac, bo zamówiłem, to mi zostały w ogóle jeszcze chyba z tamtego roku z klonowania ziółka. I co tutaj mamy? Może zacznę najpierw od Sweet Pepper Carnival Blend. Troszkę tych pestek jest, dlatego że to nie jest jedno opakowanie, to są dwa opakowania. Byłem dzisiaj kupić tą ziemię i wsypałem tak samo. Nie wsypałem, tylko kupiłem jeszcze jedno opakowanie ekstra. Także mogę zacząć.
Gdzieś to sobie muszę wysypać ładnie. A powiedzmy, że tutaj. I zaczniemy może z tej strony. Po jednej. Cyk. Powiem wam, że jestem mega podjarany. Nawet czymś takim. Już nie mówię, że uprawa zioła, ale uprawa warzyw. Tak samo mnie jara jak uprawianie zioła. Jestem podekscytowany dosłownie. Czekałem cały rok na ten moment. Pierwsze kilka lat, pierwsze dwa lata chyba na działce, jak miałem działkę, to wszystkie warzywa kupowałem. Pomidory, ogórki. Nie powiem wam, że bardzo dużo pieniędzy na to szło. I w tamtym roku postanowiłem samemu kiełkować. Czemu nie? No kurwa, kto jak to, ale ja powinienem sam to robić jako ogrodnik. Czyli zrobimy połowę tego. Ja chyba tak myślę, że mam jeszcze jedną wolną tackę i wezmę jeszcze jedną tackę tutaj, zasadę tych papryczek, a może nie. W sumie po co mi tyle tych papryk? Zrobimy pół na pół takich, pół na pół takich. Tak jak mówię, będzie tylko kilka. Wybiorę kilka. Kurczę, jakoś to szybko poszło. Nie wiem czemu, ale obawiałem się, że będzie gorzej. Zaraz to sobie muszę podpisać, bo musimy pamiętać, że najważniejsze w tym wszystkim jest podpisywanie. W sumie mogłem nie kupować więcej, ale co zrobić? Może tak jak mówię, może zasadzę jeszcze więcej, bo w tamtym roku miałem bardzo dużo, mi zostało pomidorów i ogórków i to wszystko rozdawałem po sąsiadach, także u każdego przed garażem stały pomidory. Na działkę tam nikt się nie porywa, nikt nie jest takim wariatem jak ja. Dobra, miałem podpisać. Tutaj mamy pisaczek. Przedziałka. Sweet pepper. Carnival blend. Tutaj mamy sweet pepper. California Wonder. CW. Pięknie. Mam już przygotowaną tą dużą matę od Spider Farmera podgrzewającą, bo będę miał takich tacek raz, może około 5 i wszystko już tam mam przygotowane. 100-watową matę podgrzewającą. Wszystko teraz trafi do tego mojego mechanical room, gdzie stała tam roślinka punchberry cookies na pyłek. Tam jest najcieplejsze miejsce i mam nadzieję, że raz, dwa to wszystko pójdzie. A później jak wykiełkuję, oczywiście chyba wsadzę do namiotu, do lampy jakiejś i będę obserwował, jak rośnie, a później w miarę upływu czasu będę przesadzał to do większych doniczek, kubeczków. Żeby nawet kilka wykiełkowało, będę szczęśliwy. Ziemię tutaj, jak wsadzałem, nie ubijałem bardzo mocno, żeby już jak roślinka, jak pestka się ukorzeni, żeby nie miała problemów. Bardzo delikatnie to wszystko zrobiłem, elegancko. Teraz troszkę przykryć ziemią. Pogoda u nas jeszcze jest taka bardzo mieszana. Teraz pada przez ostatnie dni codziennie, ale jest jeszcze zimno. Żałuję, że nie mam takiej małej szklarni na zewnątrz. Dużo teraz oglądam takich filmików na YouTubie, jak ludzie właśnie zajmują się tymi rzeczami, bo mnie to, kurczę, jara naprawdę. I fajnie mają, jak mają jakieś szklarnie za domem, jakieś duże ogródki, no ale niestety, jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma i naprawdę cieszę się, że chociaż tą jedną działkę mam. W sumie dwie działki, ale mam tu też możliwość, że uprawiam indoor. Może kiedyś zrobię taką serię, może taki kanał założę, uprawa warzyw indoor. Też by mogło być coś ciekawego. Elegancko, kurczę, ale pięknie to nam wszystko poszło. W sumie mi. Teraz to muszę tylko podlać. Mam tutaj przygotowany. Troszkę tu naleję. Ale to się wszystko powyciera. Nie widzę żadnego problemu w tym.
widzę, że dużo ludzi jak podlewa używa, tak jak nie używa takiego sprayera, tylko po prostu leje, nie wiem, z jakiegoś kubka, czyli praktycznie jak to widzę, to aż mnie serce łapie się za serce, jak to nasionko im tam wypływa, później poprawiają. Ja zawsze używam sprayera. Delikatnie zlać, żeby tu po prostu błoto nam się nie zrobiło, i zamykam kopułę na matę podgrzewającą i czekamy na efekty. Kurczę, kusim jeszcze jedną zrobić, ale została mi jeszcze jedna ta tacka. Jutro przyjdą 3, czyli zostanie mi 120. Kurde, tego wszystkiego i tak jest za dużo naprawdę, ale od przybytku głowa nie boli. Będę Was informował na bieżąco, co tutaj się dzieje. Tak jak mówię, od czasu do czasu pozwolę sobie tutaj wrzucić na kanał tą serię Warzywniak Farmera. Coś to troszkę urozmaici. Elegancko, bardzo ładnie to wszystko wygląda, takie dopieszczone, idealne, równe, perfekcyjne. To co właśnie lubię najbardziej, jak wszystko jest idealnie, perfekcyjnie. Wszystko idealnie, perfekcyjnie wygląda. Dobra, ja sobie to skończę podlewanko i jutro Was zapraszam na kolejny filmik. Będzie ten sam proces, tylko że zajmę się ogórkami i pomidorami. Trzymajcie się, pozdrawiam. Elo.